Okej, witam wszystkich w kolejnym odcinku Plants vs. Zombies 1. Dzisiaj pokonamy sobie bossa. Jest ze mną Zenek. Przywitaj się, proszę. No dobra. Dobra, mamy naszego sąsiada Crazy Dave'a. Dawno go w sumie nie widzieliśmy. Co nam powie? Co? No nie! Mojego porwali nam sąsiada. Jak ten zombie na bungee porwał nam Crazy Dave'a, więc musimy go jakoś ocalić. Dobra, jest noc, jest dach. Skomentuj naszą sytuację, Zenek. Nie, macie gorzej niż... Nie mów przekleństw, tak od razu ci mówię. Czekaj, przerwij nagrywanie. Czemu? Czemu mam przerwać nagrywanie? Halo? Albo dobra, czekaj. Macie przekwiezane. Aha, okej. No niestety, według pana Zenka nasza sytuacja nie jest zbyt ciekawa. Mamy tutaj walkę z jakimś bossem. Dobra, a my dostaniemy tutaj do... Bossem są bossem. A no tak, jest to nasz pan boss zombus, jak ja go ostatnio nazywałem. Okej, sytuacja jest mało ciekawa, więc zamrozimy sobie zombiaczków. Niestety nie dostajemy teraz zbyt wielu roślin, które mogą jakoś super atakować. Tak, dostaliśmy już pana zombosa, możemy mu coś zrobić. O, co to ma być? Zamrozimy tą kurę, okej. Przy okazji go też zamroziliśmy. Teraz możemy zrobić jakąś dużą krzywdę jeszcze tym jalapeno. Chociaż skoro wypuścił tą ognistą kurę, może też wypuścić zimową, którą będzie trzeba rozwalić jalapeno. Przynajmniej tak myślę. Dobra, czy według ciebie nasza sytuacja się teraz trochę zmieniła, pani Zenku? Nie wiem. A, no super. Niestety pan Zenek tego nie wie. Dobra, myślę, że możemy teraz użyć jeszcze jednego tego, w końcu mam jeszcze dwa w zapasie. Dobra, z tego co widzę, jest tam na górze pasek życia naszego zombosa. O, dobra, znowu możemy go atakować. Tak szybko jeszcze mu coś zrobię. Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Okej, zamroziliśmy go. Teraz go... Ajajaj! Dobra, teraz możemy mu jeszcze coś zrobić tym jalapeno. Dobra, więc jakąś część życia już mu zabraliśmy z tego co widzę. Czy sytuacja się zmieniła według ciebie, panie Zenku? Nie, bo nie widzę nic. Aha, no w sumie logiczne, pan Zenek nic nie widzi z naszej góry. Dobra, znowu musimy się wspomóc z tą roślinką! Dobra, pana tu my tutaj nie chcemy. Musimy stawiać jak najwięcej naszych melonów i kabaczków, które tutaj dostajemy, bo już jest to poziom taśmowy. Super. Dobra. Co? A wiesz, że ten kaktus, nie? No, dawaj. Jest dobry na kurczaki. Na co jest dobry? Na kurczaki. Chwilę, bo muzyka zagłusza. Na co jest dobry? Kaktus? Na kurczaki. Na kurczaki? No. Dobra, jako że my nie doszliśmy jeszcze w PWZ 2 do kurczaków, to nic, po prostu nie doszliśmy do tego. Bo nie powiem co się stało. Oj, zmarnowałem przez przypadek papryczkę. O, co znowu? Serio, musisz to robić cały czas. Opiszmy stan jego butów. Stan jego butów? No. Ofiarki. Są popękane. Tak, są. Nie, jeden but jest popękany, a drugi jest jeszcze w całości. A jego buzia jest trochę popękana? Co jest popękane u niego? Jego łeb. A nie mów tak brzydko, a no troszkę. To nie ma z najlepszej sytuacji. A, czyli jednak nie ma zły, no proszę. A był zombie zamachowiec?
Jaki zamachowiec, co ci się chodzi, halo? Chciałem po prostu się wysadzić. Tak był już kilka razy. Ale nie, na tej plaży. No, był. O nie, ten typ rzucił mi tu jakimś samochodem i zniszczył mi kilka roślin. A ty jesteś przy samochodzie? Okej, teraz właśnie przed zombie, którego pan Zenek nazywa nie wiem czemu zamachowcem. O nie, trzeba będzie zamknąć. To ma teraz jakieś bardziej poniszczone buty? Tak, ma. Właśnie drugi but też jest trochę popękany w tej chwili. Trochę. Dobra, mamy już zapełniony cały pas. Dobra. I zauważyłem, że zamrożenie nie działa na pana Spogo. No niestety. Co nie? Gargantuaj! Dam, dam, dam! Wypadł, panie Gargantuarze. Bo ja teraz dopiero zauważyłem ten Gargantuar. W porównaniu do tego z drugiej części jest taki trochę minimalistyczny. Okej, Łoki zrobił nam tutaj taką mórkę. Zamrożymy go jeszcze raz sobie. A tak! Wszystko na zombosa! Wszystko na zombosa! Łubu dubu, łubu dubu! O nie! Wciąż żyje. No niestety. A był zombie nienawiści? Jaki zombie nienawiści? No, gazeta. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba go jeszcze nie było, ale nie jestem pewny, bo nie skupiałem jakiejś większej uwagi na tych wszystkich zombiakach. Aha. A futbolista? Był już. A piłkarz? Jaki piłkarz? No ten na autku. Tak, tylko że to nie jest piłkarz, muszę cię zmartwić. Ale o którym mówimy? No. Jeszcze raz powiedz, o jakiego ci chodzi? O tego, który rzuca piłkami. A, no był już. Aha. A był już mrożący? Jaki mrożący? A no, na aucie. Był. Ma teraz jakoś bardziej popękane te buty, czy nie? Chyba tak samo, jak wcześniej. O nie, on tutaj przywołuje tych bungee zombie, które porywają nam rośliny. Ile ma HP? Z tego co widzę, już została mu końcówka życia, niedługo padnie. O nie, teraz zrobiłem lekki błąd. O, gazeciarz się pojawił, ponieważ wykorzystałem wszystkie te zamrażające, więc teraz jak zrobi ognistą kurę, to mamy mało ciekawą sytuację. Zaczynam jakoś tak... Nie! Co tu się dzieje? Halo? A nie... Tak! W ostatniej chwili się udało zniszczyć tą kulę. I to dosłownie w ostatniej. W ostatniej chwili chyba się udało. Pokonałeś bossa? Jeszcze nie! Jeszcze nie. O nie, znowu nie mamy zamrażaczy. Nie mamy większości obrony. Słyszę zamachowca. Nieciekawa jest sytuacja w tej chwili. Dobra, jakiś zamrażacz, którego i tak w tej chwili zużyłem. Nie, tylko nie to. Nie możesz mi rozwalić kosiarki. Dobra, zdążyliśmy. Aj! Wygrać. Za dużo tych zombiaków. Ale pikselu. Co? Będzie pan robił, uwaga. Co będę robił niby? Wszystkie osiągnięcia? Raczej nie, a w sumie to na pewno nie. Dlaczego? No bo nie mam potrzeby. Tak! Mogę go teraz zabić! Bum! Zabiłem go! Jestem mistrzem Plants vs. Zombies 1! Bum! Udało mi się zdobyć jakiś dziwny worek z High
Chrisem. Tu są trzy diamenty. Przeszedliśmy oryginalną grę Plants vs. Zombies 1. Dodaj jakiś komentarz, panie Zenku, do tego zdarzenia. Dodaj, to powiedz, czy będziesz miał nagrobić ten puzzle. Dobra, ale najpierw skomentuj moją wielką wygraną w Plants vs. Zombies 1. Słabo. Czemu niby? Czemu niby słabo, halo? No, czekaj, za chwilę ci powiem. Okej. Ja w tym czasie wam powiem, że odblokowaliśmy achievement Home Loan Security Airnet. Complete Adventure Mode. Okej. Ło! Tak! Dobra. Mamy piosenkę od zombich. A nie, nie mamy. To się zepsuło. Okej. Już nieważne. Ale mamy kredity. Kredyt mamy. Dobra, nieważne. Okej, main menu. Quick play mode unlocked also trigger. Mamy coś nowego w Crazy Dave Shop? Nie, muszę coś zrobić. No, nie jesteś najlepszym graczem. Jak, czemu nie jestem niby najlepszym graczem? Bo gra wyszła 5 maja 2009 roku, a ty przychodzisz ją 30 bodajże, bodajże 30 grudnia 2017. No w sumie racja, ale mimo tego mogę się nazywać mistrzem tej gry, dobra. Okej. Okay. Więc... Masz też puzzle? Mamy tutaj puzzle. No i co my mamy w tej puzzle? Mam puzzle. Okej, okay. Ale nieważne, to by było tyle w tym odcinku. Trzymaj się. Czekaj. No ale pożegnaj się, panie Zenku. Nie, ale weź na chwilę w te puzzle. No nie ma już czasu, pożegnaj się, Zenku. Pano! Dobra, jeszcze raz, bo za cicho. Pa! Dobra, więc to by było tyle. Trzymaj się, cześć.